wszystkim, tu Julka, witam Was na moim kanale i zapraszam na nowy filmik. Dzisiaj mam dla Was tag, dawno tagu nie było, a jest to nowiutki tag, a więc zdecydowałam się, że od razu go nagram. Tak nazywa się Ludzie Wokół Nas i widziałam ten tag na kanale Styli Projekt u Bożenki, ale z tego co jest mi wiadomo, został on stworzony przez Ilona Beauty by Me, a więc wszystkie linki będziecie mieli w opisie i zapraszam na nowy film. Mamy tutaj 10 pytań, a więc zaczynamy. Pierwsze pytanie. Jakich ludzi najbardziej cenisz? Ja sobie najbardziej cenię szczerych ludzi. To jest takie pierwsze, najważniejsze. Takich szczerych, otwartych. Takich ludzi, z którymi jakakolwiek, wiecie, komunikacja nie jest udręką, tylko po prostu takich ludzi, którzy są otwarci, spokojnie z nami porozmawiają. Jeśli mówimy tutaj o takich obcych ludziach, których nie znam, tak, no to taka otwartość w ludziach, cenię sobie bardzo, bardzo otwartość w ludziach. Dalej cenię sobie bardzo ludzi, którzy czerpią radość z życia, ludzi, którzy cieszą się tym, że żyją, ludzi takich, wiecie, szczęśliwych, uśmiechniętych, bo teraz to się ceni, bo teraz coraz mniej ludzi się uśmiecha, teraz ludzie cały czas mają jakieś problemy, a więc aż jak widzimy kogoś takiego uśmiechniętego, cieszącego się, to naprawdę robi się przyjemnie na sercu. Cenię sobie również ludzi, którzy dążą do celów. Takich, którzy jak sobie powiedzą, że coś zrobią, to tak będzie i będą trzymać się swoich zasad i po prostu będą dążyć do własnych celów. Będą chcieli coś osiągnąć, w końcu co osiągną, po prostu takich ludzi pracowitych też. Właśnie też bardzo lubię ludzi pracowitych, cenię, w ogóle jest bardzo dużo ludzi, których lubię, bardzo dużo cech w ludziach, które lubię, ale wydaje mi się, że to jest ważne, aby doceniać ludzi, doceniać ich pracę i doceniać to, jacy są, ale lubię właśnie ludzi pracowitych. Nawet nie chodzi o to, że mają jakąś pracę, tak? Bo zdarza się, że czasami ktoś nie ma pracy, bo szuka pracy, ale szuka tej pracy, tak? To też w jakiś sposób jest oznaka tego, że jest osobą pracowitą, bo sobie nie olał, nie siedzi na zasiłku, jak to się mówi, i nie patrzy w niebo, tylko działa w swoim życiu, tak? Pracowici możemy być, bo sprzątamy w mieszkaniu, tak? Pracowitość odzwierciedla się w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach, ale bardzo lubię właśnie ludzi pracowitych, takich nie bojących się pracy, po prostu działających w życiu. I mogłabym mówić tutaj jeszcze 20 minut, ale mamy jeszcze 9 pytań, a więc lecimy dalej. Drugie pytanie. Co Cię najbardziej denerwuje w innych ludziach? Najbardziej... O Boże, też jest tego dużo. Też wydaje mi się, że będzie tego dużo. Najbardziej denerwuje mnie takie lenistwo, bo denerwują mnie leniwi ludzie. Bardzo. I wydaje mi się, że tutaj nie ma co go tłumaczyć, tacy ludzie, którzy tak naprawdę nic takiego nie robią, a cały czas są zmęczeni. I nie jestem w stanie strawić takich ludzi, nie lubię przebywać w towarzystwie takich ludzi, w towarzystwie ludzi, którzy cały czas są zmęczeni. Każdy z nas pracuje, każdy z nas ma mieszkanie do posprzątania, ale są jeszcze ludzie, którzy poza tym robią masę innych rzeczy i nie marudzą, że są zmęczeni. A są tacy, którzy przez cały dzień nic nie zrobili i non-stop są zmęczeni. Strasznie mnie to denerwuje i nie lubię takich ludzi. Dalej bardzo ważne, nie lubię ludzi, którzy żerują na innych. Nie lubię ludzi, którzy profitują się, jakby to powiedzieć. Chyba profitują się, mówi. Czyli po prostu takich ludzi, którzy wykorzystują innych, ale zdają sobie dobrze sprawę, że ich wykorzystują dla jakichś tam własnych profitów, dla własnych korzyści, wykorzystują innych ludzi, krzywdząc tych ludzi przy tym, a więc tego bardzo nie lubię. Nie lubię ludzi, którzy wykorzystują innych. Bardzo tego nie lubię, czy w pracy, czy w życiu prywatnym, po prostu takich ludzi, którzy wykorzystują innych. Bardzo tego nie lubię. Jest to dla mnie totalnie do bani. Nie lubię również ludzi, którzy kłamią. Którzy tak nagminnie kłamią, oni ci coś mówią, ty znasz prawdę. Wiecie, takie standardowe rzeczy, których chyba nikt nie lubi. Wydaje mi się, że nikt nienawidzi ludzi, którzy po prostu non-stop kłamią, wymyślają historyjki, które w ogóle nie mają miejsca i wszyscy wiedzą, że to nie jest prawda, ale on i tak ci to powie. Tego bardzo nie lubię. A tak to jeszcze generalnie denerwuje mnie, wiecie, brak szacunku do innych, brak szacunku do starszych, a to jest coś, co mnie strasznie denerwuje. Brak szacunku do starszych osób i brak szacunku do osób niepełnosprawnych, co jest nagminne w XXI wieku, ten brak szacunku właśnie do osób starszych, do osób niepełnosprawnych. I tak, i myślę, że również mogłabym to mówić kolejne 20 minut na temat rzeczy, które mnie denerwują w ludziach, ale lecimy dalej. Trzecie pytanie. Wolisz ludzi cichych czy bardzo pewnych siebie? Myślę, że nie wolę ani ludzi cichych, takich wiecie, totalnie skrytych, ani zbyt pewnych siebie. Również wszystko zależy od sytuacji, tak? Tak jak mówiła Bożena na kanale Styli Projekt, słuchajcie, to wszystko zależy od sytuacji, bo są sytuacje, w których lubimy
lubimy pewnych ludzi, właśnie takich ludzi pracujących, którzy zdają sobie sprawę, że są dobrzy w tym, co robią, a więc mają takie prawo być pewnymi siebie, bo jak ktoś na przykład jest dobry w czymś, a jest taki cichy i nie okazuje tego, to nie jest również takie pozytywne. A więc wszystko zależy od sytuacji. Jasne, że bardzo wkurzają mnie tacy ludzie, którzy są, wiecie, pewni czegoś, pewni, że dobrze wiedzą, że tak musi być, a są w błędzie. Tego nie lubię. Ale wydaje mi się, że tak pomiędzy są sytuacje, w których my musimy być pewni siebie, a są sytuacje, w których po prostu powinniśmy zamknąć buzię i być cicho, okazać właśnie taką ciszę i brak tej pewności siebie. Wydaje mi się, że każdy z nas powinien czasami tą pewność siebie i ten spokój dopasować do danej sytuacji, kiedy mamy prawo być pewnymi siebie i kiedy życie nam pozwala, a czasami jak trzeba być cicho, to po prostu trzeba być cicho. Czwarte. Jakich znanych ludzi miałeś okazję poznać? Siebie poznałam. Nie, dobra, to był żart. Wiecie co? Nie, nie poznałam żadnych znanych ludzi takich, wiecie, znanych. Nie, nigdy nie miałam niestety okazji poznać, ale mam nadzieję, że kiedyś w życiu uda mi się poznać. Jest kilka osób, które chciałabym poznać, chciałabym po prostu przytulić. Jest kilka osób, które chciałam przytulić. Ja bym nie chciała robić zdjęć, autografów, czy wypytywać się o cokolwiek. Jest kilka ludzi na świecie, których po prostu chciałabym przytulić. Piąte. Jaka cecha charakteru w drugim człowieku jest dla ciebie najważniejsza? A to pytanie nawiązuje bardzo do pierwszego, ale taka jedna cecha charakteru, która jest najważniejsza dla mnie w drugim człowieku, będzie to... Nie mogę w ogóle wybrać jedna cecha charakteru, która jest dla mnie ważna. Nie wiem, nie wiem. Chciałabym powiedzieć wyrozumiałość, dlatego że moim zdaniem wyrozumiałość w ludziach jest bardzo ważna. I jest bardzo zbyt wiele ludzi na świecie, którzy nie są wyrozumiali dla siebie, dla społeczeństwa, więc wydaje mi się, że to jest taka rzadka cecha charakteru, która jest ważna, ale czy najważniejsza? Więc tak, może powiedzmy, że taką ważną cechą charakteru w drugim człowieku jest dla mnie wyrozumiałość, dlatego że wiele razy w życiu, wiele w ciągu dnia nawet, jest wiele momentów, kiedy musimy być wyrozumiali dla drugiej osoby i czasami nawet nie zdaje nam się sprawy, jak często. Ja to widzę po sobie i po Aleksie, jak często jestem wyrozumiała dla jego czynów, jak często jestem wyrozumiała dla psa, dla jego czynów, akceptuję coś, wiecie. Takie codzienne sytuacje z życia. Szóste. Czy łatwo łapiesz kontakt z ludźmi? Bardzo łatwo, czasami aż za łatwo. Ja mogę złapać kontakt z kimkolwiek cały czas. Ja mam to szczęście, że nigdy nie miałam problemu z tym. Ja poznawałam ludzi wszędzie, jak jeździłam na przykład na Korsyce stopem, jak miałam co 16-17 lat i już zaczynałam pracować, ale nie było ani autobusów, ani... Po prostu nie było jak dojechać, to jeździłam na stopa wszędzie i poznałam tyle cudownych ludzi. Ja wszędzie, czy w metrze, czy gdziekolwiek siedzę, to uważam to za stratę czasu, żeby siedzieć obok kogoś i nie porozmawiać z nim. A więc jak widzę, że ktoś się już do mnie uśmiechnął, to po prostu zaczynam z nim rozmawiać. A więc kontakt z ludźmi łapię bardzo prosto, dlatego że jak już widzę jakiegoś człowieka, to mam takie wrażenie, że kurczę, no dlaczego by nie porozmawiać? Lubię rozmawiać z ludźmi. I wydaje mi się, że właśnie bardzo łatwo łapię kontakt z ludźmi. Ja wiem, że ludzie mają niektórzy właśnie z tym problem, bo są bardzo wstydliwi, boją się, a ja nie mam totalnie tego problemu i jestem z tego dość szczęśliwa, że właśnie mogę sobie pogadać z kimkolwiek chcę. I czasami ktoś mi odpowie, jak widzę, że ktoś mi tam odburknie, chociaż jeszcze nigdy mi się to chyba nie zdarzyło, to przestaję gadać, ale tak to ja mogę sobie gadać z wszystkimi i nie mam żadnego takiego jakiegoś większego problemu, jakiejś takiej bariery, dlatego że uważam, że musimy ze sobą rozmawiać. Nawet jak się nie znamy, to przecież jakoś musimy poznawać ludzi, czyli po prostu trzeba zacząć z nimi rozmawiać. 7. Czy uroda? Wygląd zewnętrzny jest dla ciebie ważny? Chodzi o partnera życiowego. Bardzo dobre pytanie. I słuchajcie, moim zdaniem... tak, żeby nikogo tutaj nie urazić. Ludzie, którzy mówią, że wygląd zewnętrzny nie ma znaczenia, nie mają racji. Ale pojedziecie to po mnie w komentarzach. Wydaje mi się, że każdy z nas zwraca uwagę na wygląd zewnętrzny. I prawdopodobnie jest to niewłaściwe. Ale nie mogę powiedzieć, że wygląd zewnętrzny nie ma znaczenia. Może nawet nie o partnera życiowego, wezmę tak ogólnie to. Nie możemy powiedzieć, że nie ma znaczenia, bo jest to pierwsze, co widzimy. Niestety, kurde, niestety, tak się dzieje. I nie możemy powiedzieć właśnie, że... nie ma to dla nas znaczenia, że takie rzeczy nie mają dla nas znaczenia, że nie zwracamy w ogóle na takie rzeczy uwagi, bo to nie jest prawda. Wszyscy zwracamy na takie rzeczy uwagę. Potem niewłaściwe do końca jest ocenianie ludzi tylko i wyłącznie po
wyglądzie zewnętrznym i wy wiecie, że niewłaściwe jest ocenianie i wiecie, że ja nie lubię tak oceniać ludzi, ale każdemu z nas się zdarza. Jesteśmy tylko ludźmi i właśnie z biegiem czasu zdałam sobie sprawę, że ja też tak czasami robię, co nie do końca jest właściwe, ale wygląd zewnętrzny jest dla nas ważny. To jasne, że wolimy spotkać mężczyznę, który nie musi być piękny, nie musi być modelem od Calvina Kleina, ale ważne jest dla nas, aby był zadbany, aby ładnie pachniał. To jest takie normalne rzeczy, tak? Takie normalne, że takie rzeczy są dla nas ważne, że zwracamy na takie rzeczy uwagi, że jak widzimy, że jednego dnia ktoś wygląda gorzej, a drugiego dnia nasz facet po prostu wygląda świetnie, to zwracamy na takie rzeczy uwagę, zwracamy uwagę, czy ktoś jest dobrze ubrany, czy ktoś dba o siebie, bo jasne, że dziewczyny z reguły lubią facetów zadbanych, to tak jak mężczyźni lubią zadbane dziewczyny. Jasne, że więcej mężczyzn obejrzy się za dziewczyną, która jest ładnie ubrana, ładnie zadbana, która dobrze wygląda, która po prostu dobrze wygląda, nie musi być najpiękniejsza na świecie, ale dobrze wygląda, widać, że jest zadbana, niż nawet na najpiękniejszą dziewczynę na świecie, która jest niezadbana, która nie wygląda zbyt dobrze, tak, bo... Ale wydaje mi się, że wygląd zewnętrzny jest właśnie coś, na co zwraca się mimo wszystko uwagę u drugiej osoby. Ale nie jest dla mnie najważniejszy, bo mówię, można być naprawdę pięknym, można być wypicowanym, a być tak naprawdę w środku po prostu, no, dupkiem. Można być po prostu dupkiem. A więc czasami ten wygląd zewnętrzny nie daje nam nic, bo to, że ktoś jest ładny, nie znaczy, że jest właściwy dla nas. Czy uśmiechasz się do ludzi na ulicy? Tak, cały czas nie zdarza mi się, żeby przejść i się nie uśmiechnąć. Nawet jak mam dzień taki do dupy, że mam ochotę po prostu się zakopać żywcem, to i tak się będę uśmiechać do ludzi na ulicy, bo to nie jest ich wina, że mój dzień był do kitu, a więc staram się do nich uśmiechać jak najwięcej się tylko da. Lubię się uśmiechać do ludzi na ulicy. Uspokaja mnie to, jak ktoś się do mnie uśmiechnie, to już w ogóle. Uśmiecham się do ludzi cały czas, nawet jak ktoś mnie wkurza, nawet jak jestem zła, to się uśmiecham i cały czas się uśmiecham. Moim zdaniem powinniśmy się uśmiechać do obcych ludzi na ulicy. Wy to wiecie, to jest moja taka główna zasada życia. Uśmiechajcie się do obcych. 9. Jesteś domatorem czy imprezowiczem? Przez pół mojego życia byłam takim imprezowiczem, że żaden weekend nie mogłam przesiedzieć w domu, bo latałam wszędzie, codziennie wychodziłam, nie byłam w stanie usiedzieć w domu, po prostu nie rozumiałam, dlaczego ludzie mogą w ogóle w weekend siedzieć w domu, a nie wychodzić gdzieś. A teraz jakoś tak, odkąd jestem mamą, to wszystko się uspokoiło i lubię sobie posiedzieć w domu, bo to jest dom, abyśmy tu mieszkali, to nie tylko wiecie, że się wchodzi, wychodzi. Lubię mieszkać w domu. Lubię to, naprawdę lubię. Oczywiście jasne, że też wolę wychodzić, ale niekoniecznie na imprezy. Lubię sobie wyjść do restauracji, na spokojnie, ale potem wrócić do domu. A imprezy to już mi przeszły. Wydaje mi się, że za takie nastolatki, wiecie, 16, 17, 18, tyle się wybalowałam, że już mi więcej nie potrzeba. Ostatnie pytanie. Czy makijaż pozwala Ci na łatwiejszy kontakt z ludźmi? Nie, nie do końca. Jasne, że makijaż, na przykład dzisiaj mam makijaż, sprawia, że czuję się pewniej siebie. Sprawia, że czuję się ładniej nawet, tak? Bardziej zadbana, ale nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o kontakt z ludźmi. Pewnie inaczej ludzie mnie postrzegają. To jest pewne. Ludzie, jeśli ja mam makijaż, to ludzie postrzegają mnie inaczej, jak nie mam tego makijażu. Ale ja też nie nakładam na siebie takich warstwego makijażu, abym zmieniała swoją twarz, wiecie. Wyglądam prawie tak samo z tego, co mi mówicie, tylko wiecie, jak mam na przykład mocne usta, no to wtedy robi różnicę. Ale makijaż to jest tylko wygląd zewnętrzny i ważne jest to, co mamy do powiedzenia drugiej osobie. I myślę, że w moim wypadku nie ma to aż takiego ogromnego znaczenia, czy mam makijaż, czy nie mam makijażu. Jak mam ochotę pogadać z inną osobą, jak mam jej coś do powiedzenia, to powiem to. Nie ma znaczenia kiedy, tak po prostu to powiem. I tyle. Dobra, to byłyby już wszystkie, patrzę, 10 pytań. Jakoś tak szybko nam poleciało. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja zostawię w opisie dziewczyny, które otaguję, dlatego że z tego, co widziałam, jeszcze nikt nie zrobił tego tagu, a więc może ruszymy z nim trochę na YouTubie, dlatego że wydaje mi się, że jest bardzo fajny i jest tutaj o czym porozmawiać. A więc dzięki serdeczne za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi i widzimy się już w następnym. Pa!